Sytuacja w Izraelu rozwija się bardzo dynamicznie. Wczoraj nieśmiało wspominałem o polskim kontyngencie, a dzisiaj czytam, że został on już wysłany. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, prezydent Andrzej Duda postanowił o użyciu polskiego kontyngentu wojskowego do ewakuacji obywateli Rzeczpospolitej Polskiej z Izraela. Kontyngent liczący do 200 żołnierzy wraz z samolotami Boeing 737, Herkules 130 oraz nie wiem co to jest, to C, C-295 zostanie użyty w terminie 8-15 października 2023 roku. Oczywiście, trzymając się faktów, ja wczoraj mówiłem o polskim kontyngencie pod egidą ONZ-u, o kontyngencie, który zostałby tam na dłużej. A tutaj mamy do czynienia z obstawianiem operacji ratunkowej, która ma się zakończyć 15 października. Jednak coraz częściej słyszę o wrzutkach typu, że to jest operacja Most 2.0. Osobiście uważam, że to jest szum informacyjny, jednak na tego typu komunikaty powinniśmy być wyczuleni, ponieważ niewykluczone, że pojawi się pomysł operacji o nieporównywalnie większej skali, operacji, na której kryptonimu już Polacy nie nadadzą. No więc zapraszam. Witam Was. Żerowaniem na prostych kalkach myślowych, czyli ojejku, przewozimy Żydów w samolocie, to musi być to operacja Most 2.0, jest wpis dr Wielomskiej. Jak wiadomo, wystarczy mieć polski paszport. Operacja Most 2.0 się zaczyna. Domyślam się, że znak zapytania jest formą asekuracji, ponieważ dr Wielomska sama nie wierzy w to, co pisze. Operacja Most była operacją tajną. Operacja Most jednak polegała na przerzucie w drugą stronę. Kryterium, by dać się przetransportować w operacji Most w latach 90. było bycie Żydem bądź udowodnienie tego. Teraz kryterium jest polski paszport. Uważam, że to są bardzo szkodliwe wrzutki, ponieważ odwracają uwagę od problemu, który lada chwila pojawi się na horyzoncie. To jest prasa izraelska z dzisiaj. Organizacja Narodów Zjednoczonych twierdzi, że ponad 123 tysiące osób zostało przesiedlonych w Strefie Gazy od wybuchu konfliktu między palestyńskimi terrorystami a Izraelem. Ponad 123 538 osób zostało wewnętrznie przesiedlonych w Gazie, głównie z powodu strachu, obaw związanych z ochroną i niszczenia ich domów. No dobrze, ale kto miałby zniszczyć domy aż 123 tysiącom osób? Nie wiem. Tak więc nie dajcie sobie mydlić oczu popłuczynami historii z początku lat 90., no bo one mają się nijak do obecnej mądrości etapu. Aktualnie cały kolektywny Zachód, oczywiście mówię w wielkim uproszczeniu, współczuje Izraelowi. Wszyscy mamy przed oczami obrazki z soboty i z niedzieli. Tyle, że to jest już drugi dzień stanowczej odpowiedzi państwa Izrael. Tak stanowczej, że 123 tysiące osób straciło domy bądź ewakuowało się, ponieważ obawia się, że domy straci. I uważam, że kwestią czasu będzie postawienie na agendzie ONZ, gdzie te 123 tysiące osób, które w ten weekend straciły dom i zapewne kilkaset tysięcy osób, które straci domy w dniach najbliższych, gdzie by ten nowy dom mogło znaleźć. I mam wrażenie, że Europa będzie jednym z kierunków docelowych, więc obserwujmy, jak się wypadki potoczą. No i to tyle ode mnie. Jeżeli Wam mało, zapraszam Was na zakładkę wideo, gdzie będziecie mogli sprawdzić, czy żaden z ostatnich filmów Was nie ominął, czy zainteresowałby Was jakiś starszy film. Zapraszam także na kanał z giereczkami. Wiem, nie wrzuciłem tłumaczeń dwóch filmów, które obiecywałem wczoraj. Dam z siebie wszystko, by dzisiaj do wieczora się pojawiły i opublikuję linki na karcie społeczności i będę przypominał jeszcze jutro, a także przez Twittera. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, wystarczy pamiętać. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.